Jak by to wziął, no? Cześć moi drodzy, witam. No co, rozklekotał mi się samochód. Jestem dosyć daleko od domu. No i co w takim przypadku należy zrobić? No właśnie. Ja w tym przypadku zorganizowałem i przygotowałem sobie taki zestaw samochodowy. Można powiedzieć zestaw przetrwania samochodowego. To po starej torbie od maski gazowej OP1 i włożyłem tam trochę klamotów, zaraz wam pokażę co znajduje się w środku. Warto takie coś wam powiem wozić w samochodzie, bo nigdy nie wiadomo kiedy i co się stanie. No a szczególnie zawodowi kierowcy, którzy wyjeżdżają w trasę za granicę. To właśnie taka torba przetrwania, torba samochodowa, nie wiem jak to nazwać. No, zbiór takich przedmiotów najważniejszych, które możemy wykorzystać w razie czego, to wszelakich różnych rzeczy. Zaraz wam pokażę co jest w środku. No wiadomo, że w samochodzie jakieś kable rozruchowe, lina, koło zapasowe, od u mnie jest na klapie, lewarek, wszystko musi być. No i w razie co to jeszcze mamy apteczkę. No ale w takim samochodowym zestawie survivalowym jest też dużo ciekawych przedmiotów, które w razie co możemy wykorzystać. Zapraszam was do obejrzenia mojego filmu i zaraz przejdziemy do momentu, na który może wszyscy czekaliście. Zobaczymy co tam jest w środku. No dobra, jak już wspomniałem, jest to stara torba po masce gazowej OP1. No, otworzymy. Pokażę wam co jest w takiej torbie samochodowej. Przede wszystkim taką najważniejszą rzeczą, jaka może być dla mnie, to jest woda. Mam tu wodę gazowaną. Jedna, druga butelka. Woda zawsze się przyda. Może być tak, że naprawdę będziemy jej gdzieś potrzebować w terenie, a wystarczy sięgnąć do bagażnika. Latarkę zwykłą, o akurat ona nie świeci. Baterię wyciągnąłem do góry nogami, żeby jak najdłużej one trzymały, bo no, ta latarka jest taka, że jak są włożone baterie w środku, ona się rozładowuje, o, ale świeci, działa. Ja specjalnie baterię jedną zawsze wyciągam, żeby te baterie oszczędzać. No i tak, co tam dalej jest? Tu was zaskoczę. Denaturat. Nie, on absolutnie do picia nie jest. Może sobie tam ktoś pomyślał coś, nie wiadomo, ale nie, nie, on do picia nie jest. On jest akurat do tej kuchenki, zrobiona ze zwykłej puszki po napoju i w razie co, żeby zagotować sobie jakąś wodę na kawę, herbatę, to mamy właśnie denaturat. No ale no, możemy nawet to wykorzystać w razie co do odkażenia rąk, bo teraz jest ten koronawirus, no to takim denaturatem też odkazimy ręce w razie w naprawdę w takiej kryzysowej sytuacji, nawet do odkażania rany. Rękawiczki, to są rękawiczki po piance montażowej, tam na wieczku zawsze są przyklejone, jedną paczkę wziąłem. Nóż, mora, w razie jakby było trzeba zbudować jakieś schronienie, czy cokolwiek w lesie zrobić. Zawsze taki stary nożyk akurat,
włożyłem do mojego zestawu. Tu mamy we woreczku strunowym dwie paczki zapałek, zapalniczkę i w takim woreczku papierowym trzy świeczki mamy, takie podgrzewacze. Żeby w razie co, jak będziemy musieli gdzieś porzucić samochód, ale żeby było światło jakieś. Wiadomo, taki zestaw może się nigdy nie przydać, ale no, według mnie zawsze warto takie coś wozić. No w końcu o to chodzi w naszej pasji, w naszym hobby, żeby zawsze być przygotowanym na takie rzeczy, jakie mogą się wydarzyć. No mamy owocowy kubek, to jest kisiel, no i jeszcze gdzieś tu był jeden budyń, coś słodkiego, byśmy musieli coś w terenie zjeść. Tu mam kartkę, ale już on nie będę pokazywał, co jest. Tam są zapisane numery telefonów do osób, takich moich najbliższych osób, że w razie jakby coś się stało, aby mi się rozładował mój telefon, czy jakbym go stracił, czy by nie działał, żebym zadzwonił do nich. Bo jeszcze w tym zestawie znajduje się stary telefon Samsung, tak, naładowany jest do pełna, nie będę go już tu uruchamiał. I w razie co, to po prostu przekładam kartę, mam numery telefonów i mogę powiadomić swoją najbliższą rodzinę, gdzie jestem, czy coś, czy jakby się martwili, czy coś, po prostu dać im znać, że nic się nie stało i że jest ok. W razie co, żeby wezwać pomoc. No i do tego oczywiście powerbank ze wszystkimi przejściówkami na każdy rodzaj telefonów. Ładowarkę samochodową mam z przodu, naładowany do pełna. Co jakiś czas oczywiście go biorę i rozładowywuję, później go naładuję i wrzucam z powrotem do tej torby. Tu mamy ze splocie kobra około 5 metrów takiej linki zwykłej. Nie jest to paracord, zwykła taka linka. Trochę nawet już i tu rozplotłem. Ostatnio potrzebowałem i mówię, jak znalazł, akurat w zestawie było i się przydała taka linka. Rękawiczki robocze, jakbyśmy, nie wiadomo, złapali gumę czy jakieś takie brudniejsze prace, to żeby po prostu chroniły nasze ręce, czy żeby nie ubrudzić rąk. Tu mamy tu rękawiczki. Trzy tampony, nie wiem, do rozpalenia ognia, do zbudowania improwizowanego filtra wody. No, najróżniejsze zastosowanie mają. No i długopis. Tam jest kartka, to na drugiej stronie można jakieś dane ważniejsze zapisywać. Czy jakby coś nam przyszło do głowy. To tam, gdzie miałem numer telefonu, z drugiej strony mamy czystą kartkę. Nie możemy tutaj zapisać. No i tu, nie wiem czy zobaczycie, jest nieśmiertelnik z wybitym moim imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, grupą krwi i adresem, przepraszam, numerem telefonu. Czy to akurat, nie wiem czemu do mnie, ale tak kiedyś zamówiłem, mam. No ale najważniejsze jest to, że jest grupa krwi, adres zamieszkania, moje imię i nazwisko. I tu mam przyczepione na takie sznurek. No i moi drodzy, to jest wszystko, co posiadam w takiej torbie. Aha, jeszcze co. Dzisiaj akurat wracałem z pracy, no i wyciągnąłem taki mały metalowy kubek, ale był. Aktualnie zawsze tu jest taki mały metalowy kubek. I tu mamy do tej kuchenki denaturat. Akurat dzisiaj sobie tam zagotowałem, zrobiłem herbatę. Tak wyszło, że zapomniałem się. No ale na co dzień się tam znajduje i zawsze leży. No i to by było na tyle, moi drodzy, co znajduje się w takiej torbie. Sami widzieliście, co znajduje się w moim samochodowym zestawie przetrwania. Dla wielu z was będzie to totalnie bez sensu przewożenie takich rzeczy. Pomyślicie sobie, że nigdy nie znajdą miejsca, nie znajdą zastosowania. No ale ja akurat
zawsze sobie to przewożę, a nigdy nie wiadomo, kiedy będziemy musieli skorzystać z tego. No nawet nie w sytuacji survivalowej, no ale nie raz, nie dwa na przykład czegoś będziecie potrzebować, a akurat może znajdować się to w takim naszym zestawie. No, ja sądzę, że w naszej hobby, w naszej pasji oczywiście warto być przygotowanym na różne okoliczności, które mogą się wydarzyć. No i skompletowanie właśnie takiego zestawu, jaki ja mam, no później może nam to ułatwić życie i w razie czego będziemy mogli z takiego zestawu skorzystać. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć!